Z jakimi problemami zmaga się przemysł hutniczy w Polsce? Miejskie Centrum Kultury świętuje 30-lecie istnienia, a studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości rozpoczęli nowy rok akademicki. Karolina Kamińska, witam w poniedziałek, zapraszam na serwis informacyjny. Tutaj jest bardzo dużo ludzi starszych, po 90, nawet jedna pani ma 98 lat, wyobraźcie sobie. Nasza rekrutacja jest bardzo dobra, mieliśmy wiele obaw. O problemach i wyzwaniach stojących przed przemysłem hutniczym w Polsce rozmawiali związkowcy podczas spotkania Krajowej Sekcji Hutnictwa, które odbyło się w miniony piątek w Ostrowcu Świętokrzyskim. Te najpoważniejsze problemy dotyczą przede wszystkim pakietu energetycznego i cen energii. To spotkanie Krajowej Sekcji Hutnictwa w Ostrowieckiej Hucie miało dać odpowiedź na trapiący polski przemysł hutniczy problemy. Po kilku godzinach obrad związkowcy doszli do pewnych ustaleń, jednak jak przekonują, nadal jest wiele poważnych problemów, z jakimi muszą się zmierzyć. Stosuje się różne formy zatrudnienia. Czasami jest to takie zatrudnienie, że niektórych pracowników wzywa się na telefon, z tym mamy do czynienia. To jednak tylko wierzchołek góry problemów. Związkowcy z niepokojem patrzą na obecną sytuację i coraz to nowe przepisy ograniczające możliwości polskiej gospodarki. Niewątpliwie dla nas dalej problemem są zarówno ceny energii, ceny wdrożenia pakietu klimatycznego, no i sytuacja, jeśli chodzi o import stali, bo ten import z zagranicy przynosi nie tylko nowe czy inne, bardziej innowacyjne wyroby, ale również przynosi czasem wyroby konkurencyjne, które powodują, że nasze wyroby mogą zostać odrzucone jako gorsze, czy powiedzmy nie uzyskać odpowiedniej ceny. Hutnicy boją się o przyszłość, oczekują od rządu pomocy. Sytuacja jest jednak napięta. Związkowcy nie wykluczają protestów. Niestety, ale przyszłość przemysłu ciężkiego, między innymi hutnictwa w Polsce, w dalszym ciągu stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jeżeli tutaj nie będzie reakcji rządu, o czym mówiliśmy też na tym spotkaniu, może być zrealizowany ten czarny scenariusz, czego będziemy się starali oczywiście uniknąć poprzez nasze prace. W spotkaniu uczestniczył radny miejski Zbigniew Duda. Zwrócił uwagę na brak ludzi chcących pracować w przemyśle ciężkim. Jego zdaniem to zadanie dla samorządów, aby zadbać o odpowiednie kształcenie młodzieży. Poprzez odpowiednie profile szkoleniowe, oczywiście wychodzące naprzeciw oczekiwaniom hut, w szkołach, które są na naszym terenie, w szkołach średnich, w szkołach wyższych, można te kadry, tych pracowników dla hutnictwa przygotowywać. 7 października obchodzić będziemy Dzień Godnej Pracy. Tego dnia związkowcy będą chcieli zwrócić uwagę na prawa pracownicze. Miejskie Centrum Kultury kończy 30 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu odbył się koncert zaprzyjaźnionego chóru Coro Cantorum. Podczas uroczystości wyróżniono i nagrodzono ludzi związanych z Miejskim Centrum Kultury. Jubileusz stał się też okazją do poruszenia problemów, jakie stoją przed MCK-iem. Było muzycznie i poetycko. Do dzisiaj ma się, sądzę, wcale nie najgorzej. Podczas obchodów 30-lecia istnienia Miejskiego Centrum Kultury wystąpił nauczycielski chór Coro Cantorum. To nie przypadek, a raczej efekt wieloletniej współpracy. Właściwie współpracujemy już wiele lat, bo to jest współpraca ponad 20-letnia i zawsze uzyskujemy wspaniałe wsparcie ze strony pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. I nie tylko, właściwie żyjemy w bardzo, wydaje mi się, w bardzo dobrych relacjach zawodowych, artystycznych z wszystkimi pracownikami Miejskiego Centrum Kultury, bo właściwie każde nasze przedsięwzięcie to jest nie tylko nasza praca, ale również ich. Także zawsze nas wspierają, pomagają. Występ chóru związany był z promocją nowej płyty. Publiczność zgromadzona w sali kina Etiuda miała okazję poznać utwór promujący płytę zatytułowaną My Way. Z tysiąca dróg wybrać te jedną.
Okrągły jubileusz stał się okazją do podziękowań i nagród. Nagrody prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego trafiły do Jolanty Zawiszy za wieloletni wkład w rozwój kultury w mieście. Chciałam bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor za wspaniałą współpracę, moim kolegom, koleżankom za pomoc przy organizowaniu tychże imprez. Dziękuję bardzo serdecznie. Nagrodę otrzymał też Zbigniew Sawaryn, artysta plastyk od wielu lat związany z Miejskim Centrum Kultury. Nagroda jest dla mnie bardzo znacząca. W sumie w dziedzinie kultury jest to najpoważniejsze wyróżnienie, jakie dostałem. Wyróżnienie honorowe trafiło do Leokadii Rusa, dyrektor Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Prezydent wyróżnił też Ewę Goworowską, dyrygentkę chóru Coro Cantorum, Wojciecha Nowaka z sekcji szachowej Miejskiego Centrum Kultury oraz Leszka Wichę, prowadzącego sekcję modelarską. Jak przekonywał prezydent Jarosław Wilczyński, to właśnie dzięki zaangażowaniu ludzi chcących pracować na rzecz rozwoju kultury w mieście możliwa jest działalność Centrum Kultury. Ludzi, którzy mówią o tym, że to jest ich pasja. Przecież były w oczach ludzkich łzy. Ci ludzie to kochają, co robią. Nie robią tego dla pieniędzy, dla wysokich apanarzy, bo instruktor zarabia naprawdę symboliczne pieniądze, to jest zwrot kosztów podróży, można powiedzieć, i na zdarte buty nie wiem, czy wystarczy dobrej jakości. Miejskie Centrum Kultury skończyło 30 lat, a od 15 na jego czele stoi Elżbieta Baran. Ten jubileusz był też jej świętem. To właśnie pod adresem dyrekcji i pracowników padło najwięcej podziękowań za dotychczasową pracę. Wszystkiego najlepszego. Największy sukces na przestrzeni tych lat to dla dyrektor Centrum Kultury codzienna praca i korzyści, jakie czerpią z niej mieszkańcy Ostrowca. Pierwszym sukcesem są ludzie, którzy pracują z sekcjami i uczestnicy samych sekcji. Czyli te 400-500 osób, które z nami współpracuje na co dzień przez okrągły rok. Potem to jest, naszym sukcesem jest widz, który przychodzi na nasze spektakle teatralne, przychodzi do opery. I myślę, że tak naprawdę podmiotem naszej działalności jest człowiek w różnych aspektach. Choć było uroczyście, to nie zapomniano o problemach. Temat wywołał sam prezydent Jarosław Wilczyński. Życzę przyszłemu prezydentowi, żeby dokończył temat, który zaczęliśmy wiele lat wcześniej, jeszcze przede mną ktoś jeszcze chodzi o browar kultury, chodzi o naprawdę godną siedzibę, żeby można było pracować. Jednym z najważniejszych przesłań ustępującego prezydenta Jarosława Wilczyńskiego do samorządowców obecnych na sali było to dotyczących nakładów na kulturę. Prezydent zwrócił się z apelem, aby zawsze w kasie gminy znalazły się na nią środki. Czwartego października, dokładnie w 25. rocznicę, członkowie Ostrowieckiej Armii Krajowej spotkali się, by świętować jubileusz powstania koła. Podczas uroczystości medalami Pro Patria odznaczono instytucje, które kombatantów wspierają. 4 października 1989 roku powstało Ostrowieckie Koło Armii Krajowej. W sobotę jego członkowie i zaproszeni goście spotkali się, aby uczcić 25. rocznicę tego wydarzenia. Założycielami byli ludzie, którzy się zebrali, 75 osób, partyzantów, którzy walczyli. Z biegiem czasu członków przybywało, inni odchodzili na wieczną wartę. W tej chwili mamy 76 osób. Także wróciliśmy do powstania prawie że naszego koła ilością. Członkowie koła to ludzie zasłużeni. W tej chwili już w bardzo sędziwym wieku. Wielu skończyło 90 lat. Ja odwiedzam ludzi, którzy leżą, już nie chodzą. I wyobraźcie sobie, że ja przeżywam to niesamowicie, dlatego że ci ludzie jako świat to mają sufit. Patrząc na frekwencję na spotkaniu jubileuszowym koła, wydawać by się mogło, że o kombatantach pamiętamy. Niestety rzeczywistość okazuje się ponura. Ja nie widzę, żeby była taka opieka nad nimi. Ci ludzie korzystają z opieki, powiedzmy, rodziny.
bardzo pragną, żeby ich odwiedzać. A odwiedzać warto, bo weterani to skarbnica wiedzy. Pomimo upływu lat, wojenne przeżycia są w nich ciągle bardzo żywe. Oni żyją, tego się nie da z organizmem wyrzucić. O żołnierzach Armii Krajowej nie tylko pamiętają, ale także ich wspierają członkowie jednostki strzeleckiej Strzelec imienia majora Jana Piwnika Ponurego. Współpraca pomiędzy nimi zaczęła się w lipcu 1996 roku. My byliśmy z kombatantami Armii Krajowej i w słońcu, i w śniegu, i w deszczu, i w złocie jesiennej. Także wszystkie pory roku, różnego rodzaju okazje. Te radosne, tak jak spotkania opłatkowe, akademie, święta państwowe, jak również te smutne, czyli ostatnie pożegnania członków koła. Oni nas wyręczają. Nasi upadali już przy sztandarze. Kolega to pamięta, jak upadali w kościele przy sztandarze. A strzelcy to są złotem dla nas. Strzelcy od lat występują w poczcie sztandarowym Armii Krajowej. Ze względu na stan zdrowia kombatanci z roku na rok pomocy i wsparcia wymagają więcej. Ostrowieccy strzelcy nigdy ich nie odmówili. Jest to pewien sposób edukacji i patriotyzmu dla młodego pokolenia. Staramy się ich wychowywać, poszanowują tej tradycji, jaką reprezentują kombatanci Armii Krajowej. Za tę pomoc strzelcy zostali nagrodzeni. Z rąk wiceminister obrony narodowej Beaty Oczkowicz odebrali medal Pro Patria, przyznawany przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a przeznaczony dla osób i instytucji za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Za krzewienie patriotyzmu wśród młodego pokolenia, za niesienie nauki i szacunku dla bohaterów tamtych lat, ludzi, którzy wywalczyli dla nas niepodległość, a także dla symboli narodowych, dla szacunku, uczenie szacunku dla ojczyzny. Odznaczenie przyznano także publicznej szkole podstawowej nr 9 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oficjalne udekorowanie sztandaru szkoły będzie miało miejsce 11 listopada. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w minioną sobotę zainaugurowała rok akademicki 2014-2015. Tegoroczna rekrutacja okazała się wyższa niż w ubiegłym roku. Na uczelni kształci się obecnie około 1000 studentów. Wraz z początkiem października wakacje po 3-miesięcznym wypoczynku skończyły się dla studentów. 4 października uroczyście zainaugurowano rok akademicki 2014-2015 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mamy studentów, mamy profesorów, mamy doktorów, więc miejmy nadzieję, że przebiegnie rok akademicki 2014-2015 bez zakłóceń. Rekrutacja w tym roku okazała się udana i wyższa od poprzedniej o około 10%. Mieliśmy wiele obaw i baliśmy się, jak rozpoczniemy ten rok akademicki. W tym roku nowe kierunki na ostrowieckiej uczelni się nie pojawiły. Szkoła przygotowuje siebie i swoich studentów na zmiany. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym weszła w życie 1 października. Będziemy się przygotowywać, żeby te kierunki, które są, dopasować do tej znowelizowanej ustawy. Będziemy kształcić studentów na tych kierunkach, ale będziemy im oferować nowe specjalności. Najpopularniejsze kierunki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości od lat pozostają te same. Jak co roku kierunek geodezja i kartografia, pielęgniarstwo i bezpieczeństwo narodowe. Podczas inauguracji nagrodzono najlepszych studentów ubiegłego roku, zaś ci, którzy naukę właśnie rozpoczęli na pierwszym roku, złożyli ślubowanie. Obecnie w Ostrowieckiej Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości kształci się około 1000 studentów, jednak liczba ta może się jeszcze zwiększyć, bowiem rekrutacja trwa tu do 20 października. Po Telefaktach zapraszam Państwa na komentarz dnia. Dziś gościem będzie doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, pani Bożena Zboina. A na zakończenie jeszcze informacja sportowa. W inauguracyjnym meczu Orlen Ligi, który rozegrany został wczoraj w hali przy Świętokrzyskiej, siatkarki AZS-u Ostrowiec przegrały z Atomem Trefl Sopot 0-3. Drużyna z Sopotu to brązowe medalistki minionego sezonu. Więcej informacji o tym meczu i nie tylko w magazynie sportowym już w najbliższą środę. Do zobaczenia jutro o stałej porze.